Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, tak jak obiecałem, sprzedałem cały krab, który miałem tutaj zalegający. Zostawiłem sobie po jednej solidnej sztuce mniej więcej każdego przedmiotu. Tak, na wszelki wypadek, gdybym chciał użyć któregokolwiek z nich. Więc jak widzicie, mój stan posiadania gotówki się znacznie zwiększył. Poprzedniego odcinka postanowiłem to wykorzystać i nauczyłem Alota kilku zaklęć z grimuarów, które miał. I co też zmieniłem trochę jego ustawienie w zaklęciach. Z pierwszego poziomu dałem mu zamiast zimnego uchwytu, dałem mu wstrząsający dotyk, ponieważ on jeszcze przeskakuje i ma jeszcze większe obrażenia, więc czemu by nie. Z drugiego poziomu wyrzuciłem mu palące rany, ponieważ 5 obrażeń od ognia nie jest aż tak bardzo tego warte. Natomiast dałem mu osłonę przeciwko żywiołom. A jeszcze wyrzuciłem, lustrzany obraz, ponieważ mamy lepsze zaklęcia obronne, więc i tego tak raczej nie będziemy rzucać. A dałem mu cuchnącą pieszczotę. Powoduje to paraliż na 12 sekund. Znaczy na 11. Ja zaraz tym tłumaczę. Z trzeciego i czwartego poziomu nie znalazłem nic ciekawego. Generalnie kula ognia i tłumienie magii i obrazy i wszystko, czego potrzebujemy. Poza tym wziąłem otkany, to przywołanie skarabeuszy. Dałem to Olatowi. Stwierdziłem, że enigmatyczka będzie cały czas atakować. Więc nie ma co marnować jej czasu na przebywanie czegoś. A poza tym to w sumie chyba tyle. Dobra, odpocząłem. Wziąłem najdroższy pokój w karczmie, co daje nam plus 2 mocy, plus 2 kondycji, plus 2 intelektu. Więc cokolwiek dziś z pewnością będziemy na to przygotowani. Okej. Okay. Ja jeszcze nie jestem przygotowany, ponieważ nie uruchomiłem timera. Dobra. Teraz możemy już jechać. No i dobra. Przybyliśmy tutaj, aby zbadać pewne ruiny w pobliżu. Ruiny. Jak to się nazywało? Klaiprilk. Tak, wokół którego może się kręcić Bractwo Ołowianego Klucza. Okej. Okay. Będziemy musieli tak przeprawą iść. No dobra. No i zobaczmy, którędy. Chyba tędy trzeba dalej przyjść, tak? No to raz, dwa, panowie i panie. Przy okazji nie zapomniałem o tych wszystkich zadaniach pobocznych, które mi jeszcze wiszą. Myślę, że zajmę się nimi poważnie, kiedy już wykonamy te 3 zadania główne i wrócimy do Zatoki Buntu. Mam nadzieję, że będziemy wtedy już mieli reputację, żeby pociągnąć również zadanie Edera. Oraz inne rzeczy. Tędy? Dobra, idźmy tędy. W każdym razie z pewnością będę chciał, tak, zanim skończę grę, przysiądę się nad każdym zadaniem pobocznym i porobię wszystko. Więc nie przejmujcie się. Będzie na to czas. Swoją drogą ciekawe, ile nam jeszcze gry zostało. Mamy koło poziomu 7. Yeah. W oryginalnej grze, nie wiem, był 13, 14 maksymalny poziom w podstawce. Wynikałoby na to, że jesteśmy mniej więcej w połowie gry. Coś na dęce. Nie jest źle. Na 50 odcinków. Zobaczymy, czy będzie dłużej niż Ice Midday. Dobra. Keep an eye. Chciałem odstać. Dobra. Mamy kolejną miejscówkę. Niezbyt dużo. Okej, glantafański łowca. Oni chyba nie będą dla nas przyjaźni. Zanim z nimi pogadam, zobaczę, czy coś jeszcze tutaj się znajduje ciekawego. No dobra. Jest parę rzeczy. Jest jakiś trup. Chyba jeden z nich. Wolność, nieprzebijalność, obrona przed ukulawieniem, nieruchomienie, paraliż plus 25. Bardzo fajne. Chyba dam to Ederowi.
gasząc. Okej, to trzymaj to. Się bardziej przyda. I redukcja obrażeń. Spoko. Hey there. Paladin tak ma dużą redukcję obrażeń, więc nie potrzebuje takich rzeczy. A Paladin w sumie jak zostanie nawet sparaliżowany, to nadal może przyjmować obrażenia, więc aż tak to nas nie boli. Okej, dobra. Coś my tu mamy. Stawmy się w szyku. Quick save. I do dzieła. O, parę wilków. Okej. Jednak użyj dalej pistoletu. Okej, zobaczmy ile ona zadała obrażeń. 15. Więc no w sumie nie jest tak źle. Tak. Ciekawe mnie jak broń o obrażeniach 13 mogła zadać 15 obrażeń. Czy redukcja obrażeń działa jako dodatkowe obrażenia? Okej. Szybko pozbędziemy się tych wilczków. Zobaczymy co jeszcze mamy. Just say the word. Just say the word. Okej. Mhm. I'll teach you a lesson. Nie. 21 obrażeń. Jedno chybienie, dwa draśnięcie. Czyli co, ten pistolet atakuje wiele razy? Dobra. Yeah. W każdym razie działa całkiem nieźle. Nie patrząc na statystyki, wygląda na to, że ten pistolet działa całkiem nieźle. Czy ma jakąś opcję, że atakuje kilka razy? Nie. Celność minus 10, przebicie osłony. Dobra. Dostawmy i to. Nieważ działa, skoro działa dobrze, to nie ma co zmieniać. Dobra. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Jakieś obozowisko czegoś. Dostaw. Spoko. Może przydać się później. Okej, co my tu mamy? Przed tobą leży przerwany most. Wygląda na to, że w znacznej mierze zasypał się wiele wieków temu i runął do rzeki, pozostawiając na obu brzegach dwie zrujnowane podpory. Po drugiej stronie widzisz szerokie wejście do wnętrza góry. Być może dasz radę przeskoczyć tę odległość. Być może tak. Być może nie chcemy jeszcze tego robić. Zobaczmy. Zobaczmy tych łowców, zagadajmy. Co oni nam będą mieli do powiedzenia. Staje przed tobą mężczyzna z twarzą pomalowaną ochrą i zielonym barwnikiem. Odziany jest w skóry i futra, a w jednej ręce trzyma włócznię. Masz szczęście, że trójszablasty Stelgar poluje dziś na kogoś innego. Szukam grupy ludzi, którzy mogli wejść do ruin. My również. Dlatego właśnie tu czekamy. Estemor. I dlatego zdecydowaliśmy się opuścić cię wolno. To także moi wrogowie. Jeżeli mnie wpuścicie, wyprowadzę ich do was. I pozwolimy kolejnemu Estemerowi wdeptać na naszą świętą ziemię? Nie ma mowy. Już raz zawaliliście sprawę. Co wam szkodzi robić to ponownie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy znacznie milsi niż tamci? Co zamierzacie zrobić? Poczekamy, jeżeli są w środku, muszą wyjść. A kiedy to zrobią... Dobra, co wiesz o Clyban Railag? Jest to święte miejsce budowniczych i ani twoja, ani moje stopienie powinny kalać jego ziemi. Natomiast trawy z radością podleją twoją krwią. Trójsza Blasty Stelger? Czyżby rolnicy stali tak strachliwi, że nawet nie wymawiają naszego imienia? Jesteśmy najgroźniejszym z sześciu plemień Eril Glanfat i opiekunami tutejszego pomnika. Nigdy nie słyszałem o budowniczych. Znani są z innych imion w pogańskich językach rolników.
starożytni budowniczowie tego miejsca i wielu innych podobnych. My strzeżemy ich dziedzictwa. Okej, dobra, pójdę już sobie. I więcej tu nie przychodź. O nie, z pewnością więcej tu nie przyjdziemy. Zobaczmy, czy możemy jeszcze podkreślić to. Nie jest obrażenie. Możemy. Hej, dobra. No to będziemy skakać. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Dobra, drużyno. Tak, moglibyśmy ich pozabijać, ale jesteśmy życzliwymi wędrowcami, więc szanujmy inne kultury. Jeżeli już mamy łamać ich zakazy, to mamy ich tak, żeby nie zauważyli. Dobra, przeskoczmy na drugą stronę. Niestety zobaczy na matkę i będzie co na odległość, ledwie ją pokonuje. Skręca przy tym nadgarstek. Okej, skręcony nadgarstek. Odbicie minus 15. Słabo. Hej there. Bardzo słabo. Odbicie 28 w porównaniu do 63. Tak, odbicie minus 15 podzielić na 4, czyli... Yeah? Nie, czyli minus 15% szans uniknięcia ataku. Bo tak nie miała zbyt dużych odbić, więc mogę przejść w tryb zwiadu. Okej. Okay. Dobra, ktoś się tam just już... say the word. Pałętał. Jakiś strażnik. Może pójdziemy całą drużyną po prostu. Just say the word. Okej. Okay. Spora lokacja. Ma kilka poziomów. Więc będzie trochę zabawy. Okej. Okay. Troll. Dobra. Wy. Tworzyć ogień. Dobra. Ja. Yeah. To możesz go przewrócić. Okej. Okay. Czarny szlam. Oraz inny czarny szlam. Nie będą AOE rzucać. Możemy... Tak, on ma wrażliwość na ogień, więc podpalmy go. Możemy również rzucić te płonące rany. Bo je mam, tak? Kto je ma? Ty masz płonące rany. A nie, ty masz jeszcze fajne zaklęcia. Racja. Just say the word. Okej. Ty też masz jakieś zaklęcia. Dobra. Rozpaczona matka zakończyła. Teraz możesz rzucić te płonące rany. Dlaczego ty jesteś? Okej. One są odporne na ten... Z magiczne ataki, ale lota niewiele zrobią. Dobra. Hi. Okay. Yeah. Spoko. Dobra. Nic wielkiego. Sure. Wygląda na to, że ruiny w czasie nieobecności. Tak, znalazły nowych. Nothing will slip past me. Znalazły nowych. Hey there. Just say the word. Tak. Mhm. Nowych mieszkańców, to chciałem powiedzieć. Just say the word. Okay. Kolumna pokryta jest runami. Nie wiesz co oznacza. Hey there. Okej, okay, bagienne czy to. Just say the word. Dobra, weźmy całą drużynę. Just say the word. You should have run. Okej, okay, bagienny szlam. Yeah. Yeah. Okej, okay, ustawimy się tutaj. Muszę otworzyć ogień. Okej. Możemy ich teraz bić. Okej. Są pewnie odporni, tak, są mocno odporni na obrażenia obuchowe, ale z siecznymi już gorzej. Dobra. Okej, po kolei. That's how it's done. Okej,
Okej, ty masz zaklęcie. Super szybko ładuje się. Tak, z tym pistoletem super szybko ładuje się jej. Skupienie, co jest bardzo fajne. Okej. A, właśnie. Dziwiłem się, dlaczego ona zadaje większe obrażenia. Zapomniałem, że przecież ona ma swój widmowy bicz. Ta... głupia. Hey there. Tylko mocno zrobi. Dobra. Myślałem, że wyłączyłem Steama. Dobra, nieważne. Hey there. Zobaczmy. Ekstra magicznego sopowtóra. Spoko. Hey there. To się może tobie przydać, skoro masz mało odbicia. Chwilowo. Okej, dobra. Jakiś mały bug. Dobra, no to zwiedzamy dalej. Jakieś pajęczyny. A tam nie pójdziemy. Dobra, bagienny czatownik. Zdaje mi się, czy nie powinienem przesunąć bliżej linii. Ponieważ tak, i pistolet ma troszkę mniejszy zasięg, więc i tak musi podchodzić. Więc na razie zostawmy tak. No. Wonder what this is. Już tak. Przyzwyczaiłem się, że tam jest podszyk. Okej. Hey there. Dingu pewnie. Druid. I pyw gry. Dobra. Okej. Musimy się wycofać. Tak, złapali nas w zwarciu. Trudno. Eder tutaj ogarnąć jakoś. Okej, czy ty naładowałaś już czwarty poziom? Tak, naładowałaś się. Świetnie. Okej, musimy rozwalić tych druidów tak jak wcześniej. Nie chcemy powtórzyć rozgrywki z tymi druidami, co nas zapiórnowali na śmierć. Dobra. Użyjmy tej pieszczoty. Będzie paraliż na 11 sekund. Powinno im nieźle przywalić. Dobra. Możesz zająć się tą pieszczotą. Dobra, paraliż, świetnie. Dobra. Nieźle bije. Dobra, przewrócił. Nie. Dobra, troszkę oberwaliśmy, ale... od tych druidów chyba głównie. Oni mieli jakieś niezbyt miłe aoe. Okej. Hey there. Co my tutaj dalej mamy? Więcej druidów. Dobra. Ty przełącz się teraz na arkebus. Okej. Ty zajmij trolla. Dobra. Ty się zajmiesz trollem, reszta najszybciej ubije tego. Muszę powiedzieć, że enigmatyczka z tym pistoletem bardzo dobrze sobie daje radę. Więc...
Zdaje mi się, że jest tak, w obecnym ustawieniu dużo bardziej się przydaje niż Kana. Bardziej, że ma bardzo zabójcze czary również. Na przykład to podpalenie duszy. No, akurat... Dobra. Tu podpalenie. Dobra. No. Okej. Jakieś piwo. Hey there. Dobra, zwiedźmy tutaj, tylko że ominęliśmy wcześniej tą część. Nie chcemy nic omijać. Tak, poszukiwacze przygód tak nie robią. Okej. Jak nas oplują. My oplujemy ich na nasz sposób. Okej, okay, możemy podpalić tą jej duszę. Chyba nie mają odporności na mróz. Ale dobra, nie mamy zbyt dużo mrożnych zaklęć. Okej. Okay. Sure. Dobra, uciekać. Tego yeah. Jednak czasami puszczanie przodem łotrzyka ma dobre strony. Let's see what's in here. Dokładnie, zobaczmy co jest w środku. Yeah. Okej. Okay. Czy nikogo nie ma w środku? Jest, są animanci. Tam się wycofać. Tak, rzucili. Natychmiast rzucili te błyskawice. I chyba dalej będą rzucić. Dobra, może już skończyli. Dobra, tutaj. Hey there. Eder zajmie się drugim. To jest druga linia. Okej. Powalić. Wrażenie obuchowe chyba będą działać. Dobra. Strzelasz? Strzelaj. Dobra. Co ja. Świetnie. Tak. Obuchowe na nie działają świetnie. Coś drobnęli? Nic ważnego. Sure. Dobra. Jedź przodem. Yeah. Jeszcze tam są jakieś pułapki. Yeah. Okej, wygląda na zrujnowaną jakąś zbrojownię. Talerz suszy, zobaczmy co to jest. Mały animant, pupil. Okej? Okay. Hej. Dobra, starym zwyczajem. Tak, byłaś świnko z nami przez pół odcinka. Dziękujemy ci za obecność. Gdzie ja wstawiłem tego animanta? Komuś dałem tego mini animanta. Komu? Wziąłem? Czyżbym go stawił tutaj? Tak. Dobra. Świnkom dziękujemy. Stawimy animanta mini. I zobaczmy co to jest. Mała tarcza, odbicie 8. Solidna jakość, odbicie tarcza plus 4. Odwet. Okej, okay, co to jest? Stacie trafiające na sobie, obrażenia 60 kute. Okej, okay, fajnie. Czyli ktokolwiek zaatakuje, będzie otrzymywał obrażenia kute. A nie będziemy raczej tego zamieniać w tarczu paladyna. No ma odbicia 8.
też ma odbicie 8. Solina, a nie, odbicie 8 plus 4. Przy okazji tą tarczę chyba będę... Chyba będę chciał polepszać. W sumie mam... Mam mnóstwo... Tak, mam mnóstwo tych składników do ulepszenia na solidną jakość, więc... Więc ulepszmy ją. Okej. Dobra. Spoko. To nam dało troszkę więcej odbić. A tą tarczę możemy, ją dać tobie. To ma odbicie 16. Więc nie. Chcę, żeby on miał głównie dobrą tarczę na odbicia. Czy był tak, jak ktoś już się na niego rzuci, żeby, było mu trudno trafić. Dobra, możemy to dać Alotowi. I dam wielki, ten znakomity Morgersen, który znaleźliśmy jako broń. Dobra, spróbujmy to dać Alotowi. Nie będzie zbyt często używany, ale w założeniu nie ma być. Okej, okay. I to jest nasz mini animat, gdzie nam teraz pomagał, powiedzmy. I dobra. Idziemy dalej. Fajnie. Wonder what this is. Okej. Yeah. Właśnie, każda uruchomiona pułapka to również strata punktów doświadczenia. Yeah. Okej. Okay. Przy okazji, jak, dodałem Kana, to zauważyłem, że on dostał level up. Więc, więc myślę, że gra jakoś wyrównuje punkty doświadczenia członków drużyny, których nie było przez jakiś czas w drużynie. Okej. Okay. Mhm. Co jest fajne. Nie chcę sobie zamykać opcji, żeby przypadkiem kogoś nie wziąć, chociażby po to, żeby zrobić jego, jego zadanie osobiste. Dobra. Jeszcze ten zakątek nam został do zbadania. Just say the word. Mhm. Nie, ty. Hey there. Just say the word. Zdesperowany drut. Mhm. Przywitamy go ładnie. Osek, word. Ślicznie. Okej, rzucił jakieś ołe. Więc... Cofamy się trochę z tego. I odpowiemy ogniem. What? A, chyba się... chyba się zniewolił. Hey. Oh, worth it. Okej, pyw gra idzie. Damy ją. Dobra. Druga linia, otwórzcie ogień. Może tak, w ten sposób. Chcemy pozbyć się druida też szybko. Kulawienie i osłabienie, to chyba nie. Chyba to jest najszybszy czar. Na jeden cel, dobra. Wow. Ten pistolet chyba działa jak strzelba. Zobaczcie, trzy ataki na raz. Wynik motyczka z nim jest bardzo skuteczny. Okej. Będę wrzucał na czarę na zaspanie. Okej, to tyle jeżeli chodzi o bestiariusz pyw gry. Już nie będziemy dostawać za nią obrażeń. Okej. Okej. Okay. Zdesperowany, to jest zdeprawowany druid, okej. Okay.
Dobra, ty się zajmiesz pygrą. Okej, druga linia chyba dostała jakąś dotę. Tak, flaga robaków. Dobra. Możemy to rzucić, bo załapie się ubienie. Pomóżmy Ederowi. Zaraz pewnie wybuchnie. Mogę zastrzelić? Nie, ma odporność. Au, mała zguba ziemi. Pojawiła się tutaj znikąd. Czy ją możemy zastrzelić? Niewrażliwość na chorobę, mdłość, ukolawienie, panowanie, skamienie, teren, trucizna, nieruchomienie. Czy druga linia chyba powinna się odsunąć? To ma wybuchnąć. Muszę ją podpalić, możesz. Hey there. Ty jesteś zwarciusty z góry. I wish you no harm. I'll teach you a lesson. Dobra. Sure. No i nasz mały słodki animator kręci się. Just say the word. Po polu walki. Dobra. Hey there. Just say the word. Czekajmy na zwiadowcę. No, raczej zwiadowczynią. Dobra, tutaj na pewno coś będzie dużego. Tak, zaradnikowce. Hey there. Dobra. Zajmijmy się nimi. Nie ma żadnego dużego zasięgu, więc... This fight is mine. Nie. Podoba mi się salwa ludzi z drugiego ognia. Wszystko ginie, zanim zdąży podejść. Przeładować. Just say tak samo możemy teraz drugą grupę. Spajtować. To jest jakiś większy. Mokry zarodnik. Mało się jeszcze... Zbajtowały. Wszyscy przeładują. Myślę, że są bronie dystansowe. Na tego dużego. Dobra, to nie zadziałało zbytnio. Hey there. Możesz stalkować tego. Zobaczymy. Trochę zbajtował nowych. Co jej jest? Jest tylko zamęcona. Dobra, paladyn. Wszystko wziął na siebie. Dobra, musimy tam im jakoś ognia zdarzyć. Zastrzel jednego z nich. Ty masz te płonące rany? Nie. Enigmatyczka ma płonące rany. Chyba to również oddam Alotowi. Tych nieźle powinno załatwić. Gdzie jest Ader? Tutaj zapomniałem o tobie. Pułapka się pnie. Paladyn został zamęcony. Ty nie jesteś
Zwracaj się troszkę, cofnij. Możemy rzucić jakoś kulę ognia, żeby nie zranić Edera. Średnio. No, dobra. Oraz rannikowcy i tak zaraz padną. Możesz go podpalić. Okej. Okay. Nie powalaj mnie, Edera, proszę cię. Dobra. Kolejna pułapka. Okej, okay, nie. Świetnie. Trafia za rannik, otrzymuje 52 punkty obrażeń. A, te pistolety są chyba przepoksane. Dobra. Pozwiedzaj nam tu, czy czasem nie ma kolejnych jakichś pułapek. Edar trochę oberwał. Edar trochę oberwał, ale jeszcze się trzyma. Okej, okay, tam jest kolejny zarodnikowiec, więc zajmijmy się nim. Okej, okay, wszyscy... Wiecie co, nie podchodźcie na razie, skoro tam jest ta pułapka. Hey there! Your thoughts must flow deeply indeed. Strzelasz? Chcę podpalić. W sumie nie zdążysz. That's not very helpful. Indeed. Okej, nie możesz palić. I'll let Margaret's fire bless this. Just say the word. That'll do it. Dobra. Hey. Hey there. Dobra. Zobaczmy te zwłoki. To jest solidne stiletto, więc nie potrzebujemy. Mamy już takich sporo. Dobra. Hey there. Wiesz, że tutaj już nie będzie kolejny pułapek. Just say the word. Dobra. Co ty miałeś, nieszczęśniku? Solidną kurczugę, tak jak już też mam. Hey there. Dobrze. W następnym odcinku, chyba to jest już cały pierwszy poziom z grubsza, jeszcze zobaczymy tutaj, czy coś jest. A tutaj jest wejście na kolejny poziom. Więc tam się udamy w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!